Dzień dobry, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. W dzisiejszym odcinku odkryjemy zagadkę jednego z najbardziej tajemniczych i mrocznych manuskryptów w historii ludzkości, zakazanych ksiąg Henocha. Te starożytne teksty otulone zasłoną misterium od wieków budzą zainteresowanie i obawy. Jeśli jesteś gotowy dołączyć do nas w tej fascynującej podróży, proszę, subskrybuj nasz kanał Wciśnij przycisk kciuka i podziel się tym filmem ze swoimi bliskimi. Razem zanurzymy się w głębiny historii, odkrywając sekrety, które były skrywane przez wieki. Zapraszam Was do pozostania ze mną aż do końca, by w pełni zrozumieć tajemnice zakazanych ksiąg Henoka. Przygotuj się na podróż, w której każde słowo odkrywa kolejną warstwę tajemnicy. Czy jesteś gotowy odkryć to, co było ukryte? Księga Henoka często nazywana zakazanym tomem historii, została odrzucona z kanonu Biblii, pozostawiając po sobie ślad tajemnic i niewyjaśnionych zagadek. Ta zagadkowa praca, uważana za jedno z najbardziej kontrowersyjnych i wpływowych dzieł starożytności, rozpoczyna się od mrożącego krew w żyłach ostrzeżenia. Adresowana zarówno do ludzi, jak i upadłych aniołów, którzy uczynili z naszej ziemi arenę rozpusty, przemocy, krwawych konfliktów i czarnoksięstwa. Fascynujący manuskrypt Henoka, który powstał około 200 lat przed naszą erą, jest zbiorem zapisów, których najstarsze fragmenty sięgają około 300 lat przed naszą erą, a najnowsze notatki datowane są na około 100 lat przed naszą erą. Księga ta, przesycona historiami o boskich istotach i nadprzyrodzonych zjawiskach, rzuca nowe światło na naszą przeszłość wywołując równocześnie fascynację i lęk przed tym, co mogło być prawdą za mgłą czasów. W tym odcinku zagłębimy się w tę niezwykłą opowieść, odkrywając kawałek po kawałku jej tajemnice, które przez wieki pozostawały ukryte przed oczami świata. Księga Henocha od dawna usunięta z kanonów biblijnych zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, stanowi jedną z najbardziej tajemniczych i enigmatycznych prac w duchowej historii ludzkości. Mówi się, że Henoch, postać otoczona niemal mitologicznym szacunkiem, był strażnikiem niebiańskich skarbów, wodzem archaniołów i służył bezpośrednio pod tronem bożym. Jego księga ujawnia historię upadłych aniołów, które zgrzeszyły na ziemi, wchodząc w relacje z ziemskimi kobietami i dzieląc się z nimi zakazaną wiedzą, na którą ludzkość nie była jeszcze gotowa. Te kontrowersyjne opowieści, przesycone elementami nadprzyrodzonymi i tajemnicami nieba, mogły znacząco wpłynąć na decyzję o usunięciu tej księgi z oficjalnych pism. Księga zawiera również proroctwa dotyczące Chrystusa i samego Henocha, co mogło stanowić powód dla jej zakazania ze względu na potencjalne sprzeczności z ówczesnymi doktrynami kościelnymi. Ta księga, pełna mrocznych sekretów i zapomnianych prawd, od wieków wzbudza zainteresowanie i obawy. Jej zawartość rzuca nowe światło na zrozumienie naszej przeszłości i wpływa na interpretację wielu duchowych kwestii. W naszym odkrywaniu tajemnic księgi Henocha przenikamy głębiej w tajniki historii, odkrywając warstwę po warstwie zaskakujące i niekiedy niepokojące fakty, które mogą wywrócić nasze dotychczasowe rozumienie historii i wiary. Enoch, postać otoczona głębokim szacunkiem i tajemnicą w wielu religijnych i duchowych tradycjach, jest synem Jereda, i potomkiem pierwszego człowieka, Adama, z siódmego pokolenia. Znany jest jako pradziadek Noego. Słynnego postpotopowego patriarchy. Jego imię, często tłumaczone jako inicjator, jest odzwierciedleniem jego roli jako nauczyciela, wychowawcy, a także przewodnika duchowego. Mimo iż Stary Testament nie wspomina bezpośrednio o pismach Henocha, umieszcza go w księdze rodzaju, zaznaczając liczbę jego lat życia wynoszących 365. To lakoniczne opisanie jego życia, które stwierdza, iż Enoch szedł za Bogiem i zniknął, ponieważ Bóg go zabrał, stało się źródłem licznych interpretacji i legend. Jedna z nich sugeruje, że Enoch mógł być biblijnym królem i kapłanem Melchizedekiem. Enoch jest również uznawany za twórcę pisma i astrologii. Jego zdolność do komunikacji z Bogiem oraz rola jako nauczyciela religijnego ludu, proroka i mędrca, uczyniły go postacią szanowaną przez wielu ojców kościoła, takich jak Justyn męczennik, Klemens Aleksandryjski, Tertulian i Lactantius. Ich pisma często odnosiły się do Księgi Henocha, czasami wręcz opowiadając się za jej użyciem jako świętego pisma. Wracając do Księgi Rodzaju, Enoch jest opisany jako siódmy z dziesięciu patriarchów przed potopem, z których każdy żył przez kilka stuleci. Jego postać, choć wymieniona krótko, odgrywa znaczącą rolę w duchowej historii ludzkości, będąc przedmiotem fascynacji i badań przez wieki. W Księdze Rodzaju, rozdział 5, znajdujemy szczegółową genealogię dziesięciu patriarchów przedpotopowych od Adama do Noego. Ta genealogia precyzyjnie wskazuje wiek, w którym każdy z nich został ojcem kolejnego pokolenia, jak również wiek, w którym każdy z nich zmarł. Jednak wśród tych opisów postać Enocha wyróżnia się jako wyjątkowa. Według zapisu, Enoch nie doświadczył śmierci w sposób zwykły dla innych ludzi tamtej epoki, co podkreślono w liście do Hebrajczyków, gdzie mówi się, że nie widział śmierci. Co więcej, Księga Rodzaju zauważa, że Enoch żył 365 lat, co stanowi znaczące skrócenie życia w porównaniu do innych antydeluwiańskich patriarchów, którzy zazwyczaj dożywali ponad 700 lat. Warto zwrócić uwagę na tajemniczy werset kończący opowieść o Enochu w Księdze Rodzaju, który mówi, że Enoch szedł z Bogiem i go nie było, bo Bóg go wziął. Ta krótka relacja o Enochu sugeruje jego wyjątkowe oddanie Bogu, co może wyjaśniać dlaczego miał on doświadczyć innego rodzaju końca życia niż jego przodkowie. Te wersety wskazują na głęboką duchową więź Enocha z Bogiem, co mogło skutkować jego wyjątkowym traktowaniem przez Boga. W tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej historia Enocha jest często interpretowana jako symbol wielkiego oddania i bliskości z Bogiem, co sprawia, że jest on postacią niezwykle fascynującą i inspirującą dla wielu wierzących. Księga Enocha, często postrzegana jako fascynujący i tajemniczy dokument z przeszłości, zawiera w sobie wiele elementów, które wciąż intrygują badaczy i teologów. Według niektórych interpretacji Enoch nie zaznał śmierci w zwykłym znaczeniu, lecz został zabrany żywcem do Królestwa Bożego, gdzie pełnił funkcję Anioła. Zawartość pięciu tomów napisanych przez Enocha daje wgląd w jego wizję i objawienia. Napisane około 300 roku przed naszą erą, dzieło to opisuje upadek obserwatorów, czyli Aniołów, obserwatorów, którzy stali się ojcami Nefilim, istot opisanych w Księdze Rodzaju. Ta historia wyjaśnia interakcję między upadłymi aniołami a ludźmi, przedstawiając sposób, w jaki aniołowie wzięli ludzkie kobiety za żony, co doprowadziło do narodzin Nefilim. Księga Henocha rozpoczyna się od wstępu, który mówi, że Enoch był człowiekiem sprawiedliwym, któremu Bóg otworzył oczy, aby mógł ujrzeć wysłane do niego wizje. Te wizje objawiły mu synów Bożych oraz inne niebiańskie tajemnice. Podkreśla się w niej, że Enoch był świadkiem wydarzeń, które miały miejsce w niebie i na ziemi, a to, co widział, miało znaczenie nie dla jego pokolenia, lecz dla przyszłych pokoleń. Księga również opisuje Boga przybywającego na ziemię, na górę Synaj, wraz ze swoimi armiami, aby ogłosić sąd nad ludzkością. Podkreśla, że wszystko dzieje się zgodnie z boskim planem i w jego własnym czasie. Opowiada o losie grzeszników, którzy zginą, i o prawych, którzy będą żyć w radości i pokoju. Pierwsza część książki szczegółowo opisuje interakcję upadłych aniołów z potomkami ludzkości, co prowadzi do dalszych konsekwencji i zdarzeń. Liderem tych aniołów był Azazel, który zachęcał pozostałych do brania ludzkich żon. To działanie upadłych aniołów miało ogromny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń opisanych w księdze Henocha. Stanowiąc kluczowy element w rozumieniu tych tajemniczych i fascynujących pism. W księdze Henocha opowieść o upadłych aniołach przybiera dramatyczny obrót. Główny wątek koncentruje się na decyzji grupy aniołów, pod wodzą Azazela, o związaniu się z ludzkimi kobietami. Ta kontrowersyjna decyzja, pełna obaw i wątpliwości, jest przedstawiona jako moment kluczowy w historii. Enoch relacjonuje, że aniołowie byli świadomi potencjalnych konsekwencji swojego działania, a ich lider, Azazel, wyraził obawy, mówiąc: Obawiam się, że tak naprawdę się na to nie zgodzicie, ten czyn, i ja sam będę musiał zapłacić karę za wielki grzech. Pomimo tych obaw, wszyscy aniołowie zobowiązali się do tego planu, przysięgając na wzajemne przekleństwa. Według księgi Henocha było ich dwustu a ich spotkanie miało miejsce na górze Hermon, którą nazwali tak ze względu na przysięgę. Hermon oznacza przysięgę i wzajemne przekleństwa. Ta decyzja doprowadziła do stworzenia Nefilim, istot opisanych jako giganty, których imponujący wzrost wynosił 300 łokci. Nefilim, będąc potomstwem aniołów i ludzkich kobiet, zyskali sławę ze względu na swoją siłę i rozmiary, ale również ze względu na to, że przynosili zniszczenie i zagładę. Opowieść o Nefilim zapisana w księdze Henocha jest jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych fragmentów tej starożytnej księgi. Opisuje nie tylko upadek aniołów, ale również wpływ ich działań na historię ludzkości, prezentując perspektywę, która znacząco różni się od tradycyjnych interpretacji biblijnych. Ta historia, pełna mitologicznych motywów i nadprzyrodzonych elementów, Pozostaje przedmiotem fascynacji i debat wśród badaczy i teologów do dzisiaj. W księdze Henocha przedstawiony jest obraz prawdziwego piekła i chaosu na ziemi, wywołany działalnością upadłych aniołów. Książka szczegółowo opisuje, jak te istoty, na czele z Azazelem, nauczały ludzi różnych umiejętności i wiedzy, które miały dalekosiężne i często zgubne konsekwencje. Azazel i inni aniołowie uczyli ludzi tworzenia broni. Mieczy, noży, tarcz, napierśników, a także wydobywania i obróbki metali. Wprowadzili oni ludzi w świat sztuki jubilerskiej, tworząc bransoletki i inne ozdoby, używając antymonu do upiększania powiek, co doprowadziło do powstania różnorodnych kamieni szlachetnych. Ta dekadencka edukacja wprowadziła na ziemi wiele niegodziwości. Upadłe anioły doprowadziły ludzi do rozpusty, zepsucia, a także nauczały magii i różnych zaklęć. Semiaza, inny z upadłych aniołów, nauczał ludzi zaklęć i wiedzy tajemnej, a inni aniołowie wprowadzali wiedzę o astrologii, konstelacjach, chmurach i różnych zjawiskach przyrodniczych. W odpowiedzi na te wydarzenia, archaniołowie Michał, Uriel, Rafael i Gabriel zwrócili się do Boga z prośbą o osądzenie mieszkańców świata i upadłych aniołów. Bóg nakazał Urielowi poinformować Noego o nadchodzącym kataklizmie, globalnym potopie, który miał oczyścić Ziemię. Bóg przekazał Noemu wskazówki, jak przeżyć potop i zachować swoje potomstwo dla przyszłych pokoleń. Księga Henoka opisuje również, jak Bóg nakazał uwięzienie Azazela, a Gabrielowi dał instrukcje dotyczące Nefilim. Michałowi z kolei zlecono zadanie związania upadłych aniołów. Rozdziały od 37 do 71 Księgi Henocha, znane jako Księga Przysłów, koncentrują się na rozwijaniu idei Sądu Ostatecznego i eschatologii, zajmując się nie tylko losem upadłych aniołów, ale także niegodziwych królów Ziemi. Ta część Księgi stanowi podstawę do debat naukowych i jest uważana za suplement Księgi Strażników, zawierając rozwinięcie późniejszych idei i wizji końca świata. Jednym z najbardziej interesujących aspektów księgi Henocha jest jej użycie określenia "Syn Człowieczy" w kontekście eskatologicznego bohatera, który jest również określany jako Sprawiedliwy, Wybrany i Mesjasz. To właśnie w księdze Henocha po raz pierwszy w literaturze hebrajskiej pojawia się określenie "Syn Człowieczy" jako konkretnego tytułu. Ten tytuł, używany w kontekście postaci mesjańskiej, która zasiada na tronie chwały podczas Sądu Ostatecznego, ma kluczowe znaczenie. W Księdze Henocha, Syn Człowieczy jest przedstawiany jako centralna postać w eschatologicznym planie Bożym, odgrywający decydującą rolę w ostatecznym sądzie nad ludzkością. To użycie terminu Syn Człowieczy w Księdze Henocha mogło wywierać znaczący wpływ na wczesne chrześcijańskie rozumienie i użycie tego tytułu zwłaszcza w kontekście Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach, Jezus często określa siebie jako Syna Człowieczego, co może wskazywać na wpływ eschatologicznych koncepcji przedstawionych w Księdze Henocha na wczesne chrześcijaństwo. Ponadto Księga Henocha zawiera również tak zwaną Księgę Astronomiczną, która przedstawia szczegółową wiedzę na temat ruchów ciał niebieskich, kalendarzy i czasu. Ta część księgi podkreśla ważność zrozumienia kosmosu i jego wpływu na eschatologiczne wydarzenia, co również było istotnym elementem w wczesnym chrześcijaństwie. Takie zastosowanie i interpretacja terminu Syn Człowieczy w księdze Henocha świadczy o jej wpływie na rozwój wczesnych doktryn religijnych i jej znaczeniu w historii duchowej ludzkości. W Cumberland odnaleziono fragmentaryczne dodatki do księgi Henocha, zwanej także. Księgą Astronomiczną. Te fragmenty zawierają materiał, który nie występuje w późniejszych wersjach tej księgi. Księga Astronomiczna Henocha jest znacząca ze względu na swoje szczegółowe opisy ruchu ciał niebieskich oraz wiedzę o kosmosie, który został objawiony Henochowi podczas jego podróży do nieba prowadzonych przez Uriela. Księga ta opisuje słoneczny kalendarz który później został również omówiony w Księdze Jubileuszy, używanej przez sektę z Qumran nad Morzem Martwym. Rok w tym kalendarzu składał się z 364 dni, podzielonych na cztery równe pory roku, każda trwająca 91 dni. Każda pora roku składała się z trzech równych miesięcy po 30 dni każdy plus jeden dodatkowy dzień na koniec trzeciego miesiąca. Cały rok miał zatem dokładnie 52 tygodnie, a każda pora roku zawsze rozpoczynała się w środę, co odpowiada czwartemu dniowi stworzenia, w którym, jak mówi Księga Rodzaju, powstały światła na niebie do oznaczania pór roku, dni i lat. Księga Snów, kolejna część Księgi Henocha, zawiera wizję historii Izraela aż do okresu, który większość interpretuje jako bunt Machabejski. Datowany na około 163 do 142 rok przed naszą erą. W tej części księgi historia Izraela jest przedstawiana w formie alegorycznej, gdzie zwierzęta są używane jako symbole ludzi, a ludzie jako symbole aniołów. Etiopski Kościół Prawosławny uważa, że księga Henoch'a została napisana przed biblijnym potopem. Oferuje ona unikalne wglądy w duchowe i kosmiczne zrozumienie świata, które było znaczące w ówczesnych czasach. Księga ta, ze swoimi bogatymi i złożonymi opisami, stanowi ważny element w studiach nad starożytnymi pismami i wiedzą o dawnych cywilizacjach. Księga Henocha, według przesłania uczonych, jest datowana na około 170 rok przed naszą erą. W księdze tej wyróżnia się pięć podrozdziałów, a jeden z nich Znany jako Apokalipsa Tygodni, przedstawia historię świata poprzez unikalną strukturę dziesięciu okresów, nazywanych tygodniami. Te tygodnie są metaforycznym sposobem podziału historii i przyszłości ludzkości. W Apokalipsie Tygodni, siedem z tych tygodni odnosi się do wydarzeń, które już miały miejsce, podczas gdy pozostałe trzy tygodnie odnoszą się do przyszłych wydarzeń. Ta struktura daje unikalną perspektywę na historię i przyszłość, zapewniając zarówno retrospektywny, jak i proroczy pogląd na losy świata. Kulminacyjnym punktem w tej apokaliptycznej wizji jest siódmy tydzień dziesiątego okresu, w którym przewidziano pojawienie się nowego nieba. Po tym wydarzeniu, jak mówi tekst, nastąpią wiele tygodni niezliczonych aż do wieku i w tym czasie wszyscy ludzie będą żyć w dobroci, bez niesprawiedliwości i bez potrzeby napomnienia. To wizjonerskie przesłanie przynosi obietnicę lepszej przyszłości, w której panuje pokój i sprawiedliwość. Apokalipsa tygodni w Księdze Henocha jest więc unikalnym elementem wśród starożytnych tekstów apokaliptycznych. Oferuje ona szczególny wgląd w sposób, w jaki starożytni ludzie postrzegali historię, czas i przyszłość, łącząc elementy historyczne z proroczymi wizjami. Księga Henoka zawiera wiele fascynujących wątków, a jeden z nich to krótka lista napomnień wygłoszonych przez Henocha do jego syna, Metuszelacha. Ta część księgi służy jako pomost do kolejnego podrozdziału, znanego jako List Henocha. W pierwszej części tego listu Henoch opisuje mądrość Bożą, przedstawiając kontrast między ostateczną nagrodą dla sprawiedliwych a karą dla niegodziwych. Zaznacza istnienie dwóch ścieżek Ścieżki prawości i ścieżki nieprawości, pokazując jak wybory moralne wpływają na ludzki los. Następnie w listę wplecione są sześć wyroczni przeciwko grzesznikom. Te wyrocznie zawierają świadectwo całego stworzenia przeciwko niegodziwości, podkreślając moralną odpowiedzialność i konsekwencje złych działań. W tej części księgi Henocha znajduje się również zapewnienie o losie po śmierci, co stanowi ważny element w rozumieniu starożytnych koncepcji eschatologicznych. Interesujący jest fragment dotyczący narodzin Noego, który pojawia się w fragmentach znalezionych w Komran, oddzielonych od poprzedniego tekstu pustą linią. Ten dodatek opowiada o potopie i postaci Noego, który według tekstu urodził się w momencie, gdy pojawił się anioł. Ta część księgi Henocha łączy się z biblijną narracją o potopie, przedstawiając Noego jako kluczową postać w bożym planie ocalenia ludzkości. Księga Henocha, ze swoimi bogatymi i różnorodnymi treściami, stanowi cenne źródło wiedzy o starożytnych wierzeniach i koncepcjach teologicznych, oferując unikalne spojrzenie na pradawne myślenie religijne i moralne. Kwestia zaniedbania i czasem zakazu Księgi Henocha przez oficjalne instytucje religijne jest złożona i wielowymiarowa. Ta starożytna Księga, zawierająca bogate opowieści o korzeniach ludzkości i duchowych prawdach, była i jest nadal przedmiotem kontrowersji i debat. Jednym z możliwych powodów, dla których Księga Henocha nie została włączona do kanonu biblijnego w wielu tradycjach, jest jej początkowe ostrzeżenie dla ludzkości. Księga rozpoczyna się od opisu boskiego sądu, który ma spotkać wszystkich niegodnych zbawienia. Ta surowa wizja sprawiedliwości Bożej i konsekwencji moralnych wyborów mogła być postrzegana jako zbyt bezpośrednia lub niezgodna z późniejszymi interpretacjami teologicznymi. Opowieść o gigantach, czyli Nefilimach, którzy według Księgi Henocha przemierzali Ziemię i byli jednym z powodów potopu, również mogła być kontrowersyjna. Relacja o potopie i ostrzeżeniu Noego przez Boga, choć pokrywa się z narracją Księgi Rodzaju, prezentuje bardziej szczegółowy i inny punkt widzenia na te wydarzenia. Ponadto szczegółowe opisy podróży Henocha przez Królestwa Niebieskie, w których przedstawione są moce niebios oraz okrutny los, jaki czeka zdeprawowanych ludzi, mogły być uznane za zbyt graficzne lub niezgodne z ówczesnymi doktrynami. Wreszcie istnieje spekulacja, że Kościół mógł obawiać się, iż szczegółowe i czasem niepokojące informacje zawarte w Księdze Henocha mogą prowadzić do niepożądanych pytań lub wątpliwości wśród wiernych. Dostęp do skomplikowanych i niejednoznacznych tekstów, takich jak Księga Henocha, mógł być postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla prostego i jasnego przekazu, który Kościół preferował przekazywać swoim wiernym. Księga Henocha pozostaje jednym z najbardziej fascynujących, lecz jednocześnie kontrowersyjnych, starożytnych tekstów religijnych. Jej złożoność, bogactwo narracji i niejednoznaczność przyczyniły się do jej unikalnego statusu w historii duchowej. Księga Henocha, ze swoimi opisami dziwnych stworzeń i zaawansowanej technologii, faktycznie stawia pytania, które wykraczają poza tradycyjne interpretacje religijne. Narracja o stworzeniach, które dzieliły swoją technologię z ludźmi i ich hybrydowym potomstwem jest jednym z elementów, który czyni tę księgę tak fascynującą. Te opowieści często interpretowane są przez niektórych jako wskazówki na możliwe starożytne kontakty z pozaziemskimi cywilizacjami. Księga Henoka opisuje również, jak wszelkie dowody na te niezwykłe interakcje zostały zniszczone przez wielką powódź, co dodatkowo potęguje tajemniczość i kontrowersje wokół tej księgi. Koncepcja, że starożytni kosmici mogli odwiedzić Ziemię i nawiązać kontakt z ludźmi, jest tematem popularnym w niektórych kręgach badawczych, choć pozostaje poza głównym nurtem naukowym. Co do kwestii podróży Henocha do nieba i z powrotem, w Księdze Henocha opisane są one w sposób symboliczny i wizyjny. Interpretacja tych opisów jako kontaktów z istotami pozaziemskimi jest jedną z wielu, ale należy podkreślić, że jest to interpretacja spekulatywna i niepoparta dowodami naukowymi. Księga Henocha jako tekst apokryficzny nie jest częścią oficjalnego kanonu większości tradycji chrześcijańskich i żydowskich. Co częściowo wynika z jej nietypowej treści i interpretacji, które mogły być uznane za kontrowersyjne lub sprzeczne z głównymi doktrynami religijnymi. Podsumowując, Księga Henoka jest bez wątpienia jednym z najbardziej tajemniczych i intrygujących starożytnych tekstów. Jej nietypowe narracje i wizje wywołują wiele pytań i interpretacji, które wciąż inspirują do dalszych poszukiwań i refleksji. Niezależnie od interpretacji, Księga Henoka pozostaje cennym źródłem do zrozumienia starożytnej myśli i kultury. Dziękuję Wam gorąco za to, że byliście ze mną aż do końca tego filmu. Wasza ciekawość i zaangażowanie w odkrywanie tajemnic historii są dla mnie niezwykle ważne. Mam nadzieję, że to, co przedstawiłem, przyniosło Wam nową wiedzę i zainspirowało do dalszych poszukiwań. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Będziemy regularnie publikować nowe materiały, które oświetlą różne aspekty naszej fascynującej przeszłości i współczesności. Wasze wsparcie, poprzez udostępnianie tego filmu i angażowanie się w dyskusję, jest nieocenione. Pomaga to w rozpowszechnianiu wiedzy i tworzeniu miejsca dla otwartej i bogatej dyskusji. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność i aktywny udział. Niech pasja do odkrywania i poznawania zawsze was prowadzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.